A teraz nietypowa próba przemytu tytoniu do fajek wodnych. W zatrzymanej do kontroli ciężarówce ukryte było go aż 9 ton. Tytoń z Emiratów Arabskich miał trafić do Niemiec. Wartość niezapłaconej akcyzy to aż 5,5 miliona złotych. Zgodnie z dokumentami ciężarówka przewoziła 27 palet karmy dla psów. Zatrzymano ją do rutynowej kontroli w okolicach Barwinka na drodze ze Słowacji do Polski. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, CBŚP z Chełma i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego dokładnie sprawdzili przewożony towar. Okazało się, że w 9,5 tysiącach kilogramowych puszek oznaczonych jako karma dla psów znajduje się 9 ton melasy tytoniowej. To jest tytoń do fajek wodnych. Samo rozładowywanie tak dużej ilości kontrabandy trwało 12 godzin i było realizowanych przez 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Trzeba było otworzyć każdą puszkę, a potem wyjąć z nich worki z tytoniem szczelnie owinięte w folię aluminiową. Kierowca ciężarówki został zatrzymany i usłyszał zarzuty nielegalnego wwiezienia do Polski towaru bez akcyzy. Jeżeli chodzi o melasę tytoniową, to pochodzi ona ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a celem, do którego miało dotrzeć, to były Niemcy, a dokładnie Berlin. Wartość uszczupleń celno-podatkowych została oszacowana na kwotę ponad 5,5 miliona złotych. Kontrole związane ze sprawdzaniem obowiązków wynikających z tzw. pakietu przewozowego trwają od 18 kwietnia. Dotyczą m.in. paliwa, alkoholu i tytoniu. Funkcjonariusze Podkarpackiej Administracji Skarbowej takich kontroli przeprowadzili już ponad 800.